Witajcie na kanale Psycholożka, ja jestem Ewa i dzisiaj spełnię marzenie wszystkich zagorzałych ateistów i udowodnię wam, że Boga nie ma. Już leci kciuk w dół, żartowałam, okej? Niczego nie będę udowadniać. Jakiś czas temu na karcie społeczność zapytałam was o temat filmu, który najbardziej by was interesował i ten komentarz cieszył się bardzo dużym odzewem, dlatego dzisiaj pogadamy sobie o psychologii wiary i psychologii religii. Tylko na samym wstępie musimy sobie coś wyjaśnić. I w sumie trochę mi przykro, że w tym momencie pęknę wszystkie ateistyczne serca na pół, ale psychologia nie daje odpowiedzi na to, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Psychologia opisuje proces kształtowania się w człowieku wiary. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się, skąd w ogóle u ludzi ta skłonność do wiary w różne religie, czy osoby wierzące faktycznie dłużej żyją i czy bycie religijnym przekreśla szansę na bycie dobrym naukowcem, zapraszam do oglądania tego filmu, a obiecuję, że będzie ciekawie. Jeżeli jesteście osobami wierzącymi, to musicie być świadomi tego, że mogą, niekoniecznie muszą, ale mogą pojawić się w was negatywne emocje i rozmaite mechanizmy obronne, wiecie, te zaprzeczenia, wyparcia, te sprawy. Dlatego chciałabym was prosić, żebyście nie odbierali tego filmu personalnie i nie odnosili go do swojej wiary, a spróbowali na niego spojrzeć przez pryzmat omawiania na przykład wierzeń dzikich ludów. Na świecie, niezależnie od kontynentu, regionu geograficznego czy czasów historii, pojawiały się i przemijały najróżniejsze religie i wiary. Ziemia zaliczyła już kult bogów starożytnych Greków i Rzymian, czczenie słowiańskiego Swarożyca, nordyckiego Odyna, chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm, hinduizm i wiele, wiele innych wierzeń. Skoro ogniska religii powstawały w różnych częściach świata, często bardzo niezależnie od siebie, logiczne może wydawać się to przypuszczenie, że my, homo sapiensy, mamy taką wewnętrzną tendencję do szukania istoty wyższej w swoim życiu, bądź też istot wyższych. I tu pojawia się pytanie, skąd w nas te tendencje do wiary? Jednym z najczęściej wymienianych źródeł tłumaczących tą naszą skłonność do wiary w rozmaite religie jest to, że religia gwarantuje zaspokojenie naszych potrzeb. Pamiętacie tego typa, co stworzył taką piramidkę? To jest piramida Maslowa, która bardzo upraszczając zgrupuje nasze ludzkie potrzeby od tych najbardziej podstawowych do tych o wyższym levelu. I tak jak widzicie, potrzeba bezpieczeństwa jest po prostu jedną z tych najbardziej podstawowych potrzeb. Zatem wiara w istotę wyższą zaspokaja potrzebę poczucia bezpieczeństwa. W bardzo przystępny sposób tłumaczy to właśnie koncepcja psychoanalityczna. Psychoanaliza to jest ten nurt zapoczątkowany przez Zygmunta Freuda, wiecie, to był ten koleś, którego nieważne co by się nie działo, to zawsze będzie wina twojej matki. W każdym razie, według tej koncepcji psychoanalitycznej, dla dzieciaków we wczesnym okresie życia rodzic jest najwyższym autorytetem. Zapewnia opiekę, miłość, bąbelek czuje przy nim się po prostu bezpiecznie. Z czasem, im dzieciak robi się starszy, tym łatwiej dostrzega, że rodzic to tylko człowiek, że też ma swoje ograniczenia, braki, że nie jest w 100% w stanie być niezawodnym. I tu z pomocą wkracza właśnie religia! Można powiedzieć, że ona gwarantuje tym swoim wierzącym takiego rodzica plus. Wiecie, który jest wszechwiedzący, wszechmocny, wszechwszystko. Religia gwarantuje zatem swoim wierzącym poczucie bezpieczeństwa. Że ktoś troszczy się o nich 24/7, za dnia i w nocy, bez przerwy. I troszczy się o to, żeby nic im się nie stało, żeby włos im z głowy nie spadł. Wiara zaliczana jest również jako pewien rodzaj autoterapii. Kojarzycie ten moment, kiedy odwaliliście jakąś krzywą akcję i potem męczyło was poczucie winy lub mieliście wrażenie, że macie u kogoś pewnego rodzaju dług do spłacenia? Zaczyna odzywać się sumienie i jest to tak zwany lęk moralny, który jest taką formą autoukarania za naruszenie różnych norm moralnych. I to właśnie te nieprzyjemne uczucia są uważane przez niektórych ekspertów za źródło religijności u ludzi. Klęska moralna może zaboleć tak samo jak klęska podczas meczu na boisku. Przykładowo, chłopak może nagminnie zdradzać swoją dziewczynę. I za każdym razem, gdy ulegnie on swoim słabościom, on czuje się po prostu paskudnie. Nie chce jednak przyznać się swojej dziewczynie do tego, że ją oszukiwał, a jednocześnie pragnie, żeby ktoś wybaczył mu ten jego paskudny występek. Typ zaczyna szukać antidotum na to swoje złe samopoczucie i tutaj ponownie pomocną dłoń wyciąga do niego religia, która oferuje super pakiet o nazwie Boże Miłosierdzie. Między innymi właśnie dlatego tak wiele religii oferuje swoim wyznawcom coś takiego jak spowiedź, która umożliwia odpuszczenie tych win i grzechów. Religia, w której istota wyższa przebacza grzechy, daje możliwość redukcji poczucia winy.
stanowi taką formę autoterapii, pozwala pozbyć się tego lęku moralnego i umożliwia oczyszczenie sumienia. Dziewczyna co prawda mu nie wybaczyła, bo nic nie wiedziała, ale miłosierna istota wyższa była świadoma jego grzechów i mimo wszystko mu przebaczyła, więc on teraz może spać spokojnie! Kolejnym, trzecim z czterech najczęściej wymienianych źródeł ludzkiej skłonności do wiary jest to, że gwarantuje ona zaspokojenie potrzeby przynależności. Psycholodzy ewolucyjni twierdzą, że wykształcenie religii jest rodzajem adaptacji ewolucyjnej. Wartości, tradycje, obrzędy były praktykowane z pokolenia na pokolenie, aż w efekcie ewoluowały w religię. Pomimo, że ludzie żyjący zgodnie z tymi zasadami nie do końca zawsze byli świadomi, dlaczego są one w ogóle dla nich korzystne. Przykład. Ludzie zachowywali się bardziej moralnie, żeby po śmierci dostać przepustkę na wieczną herbatkę do nieba. W życiu doczesnym takie trzymanie się powszechnie panujących religijnych reguł zwiększało po prostu umiejętność radzenia sobie w tym społeczeństwie. A to mogło pośrednio przekładać się na wzrost prawdopodobieństwa tego, że to właśnie im uda się puścić swoje geny dalej w świat, bo na przykład nie zostaną skazani na karę śmierci albo nie zostaną wsadzeni do końca życia do paki. Bardzo fajnie tłumaczy to podejście behawiorystyczne. W behawioryzmie chodzi m.in. o to, że pewne zachowania człowieka można utrwalić bądź też wyeliminować dzięki stosowaniu systemu kar i nagród. Zatem wskazywanie i nagradzanie zachowań, które są zgodne z normami religijnymi oraz negowanie tych zachowań złych, które są niezgodne z tymi zasadami, sprzyja utrzymaniu tego ładu w społeczeństwie. System wartości, jaki otrzymujemy w pakiecie z religią, wskazuje rozmaite alternatywy postępowania i wskazuje te prawidłowe zachowania. Chociażby klasyczne nie zabijaj. Gdy zabójca zostanie złapany na gorącym uczynku, spotyka się ze społecznym potępieniem. Taka osoba po prostu totalnie zazwyczaj zostaje odrzucona przez społeczeństwo, przez co niezaspokojona zostaje ta jej potrzeba przynależności. I jest to właśnie forma takiej kary. No, zabijanie nie jest spoko, więc osoba, która będzie obawiała się odrzucenia przez społeczeństwo, no, dużo chętniej prawdopodobnie odpuści sobie tego typu wyrównywanie porachunków. I druga sprawa. Potrzebę przynależności w świetny sposób, w taki, zaspokajają wspólnoty religijne. Wspólnota gwarantuje wsparcie. Poza tym, wszyscy znamy osoby, które bardziej ekscytują się ploteczkami po wyjściu ze świątyni niż samym nabożeństwem. Przeprowadzono kiedyś takie badanie, w którym poproszono uczestników, żeby uporządkowali oni motywy wiary od tych najbardziej istotnych do tych najmniej ważnych. Aż 84% osób badanych stwierdziło, że najbardziej atrakcyjnym z tego, co wiara może zagwarantować człowiekowi, jest to, że nadaje ona ludzkiemu życiu sens. Jeżeli ktoś kazałby ci jechać na drugi koniec Polski, prawdopodobnie zapytałbyś, po co? Na dłuższą metę nie lubimy robić rzeczy, które po prostu nie mają sensu i lubimy widzieć cel w tych naszych działaniach. I to samo tyczy się całego naszego życia. Według psychologicznej teorii atrybucji ludzie pragną wszystkiemu w swoim życiu nadać po prostu sens. Znalezienie się kilka metrów pod ziemią być może dla niektórych byłoby atrakcyjnym celem, wieńczącym te wszystkie lata na ziemi. Jednak dla większości dużo bardziej atrakcyjną opcją wyda się na przykład obietnica nieba pełnego dziewic i rzek płynących alkoholem. Sama mogłabym do takiego trafić, tylko u mnie musiała to by płynąć herbatka. Pytania o sens życia mogą skutkować pojawieniem się tak zwanego lęku egzystencjalnego. I religie pojawiają się tutaj jako taka odpowiedź na te pytania o sens życia człowieka. Wiecie, nadają cel i sens temu cierpieniu i śmierci. I dla wielu wierzących wyjaśnienia, jakie oferują różne religie, są wystarczające. Oczywiście trzeba też wspomnieć o teorii społecznego uczenia się. Ja już kiedyś mówiłam o tym zjawisku w filmie dotyczącym Klaudy Lizy i Matiego, ale tu również bardzo widać oddziaływanie tego zjawiska. Koncepcja behawiorystyczna, o której mówiłam kilka minut temu, bardzo dobrze również tłumaczy ten proces uczenia się wiary. Był kiedyś przeprowadzany taki bardzo słynny eksperyment, który polegał na tym, że dzieciaki obserwowały zachowanie modela, a dokładniej to, jak bawił się on z lalką Bobo. Jeśli dorosły bawił się w agresywny sposób i bił lalkę, dzieci powielały jego zachowanie, a nawet wykazywały się kreatywnością i wymyślały nowe rozwiązania uszkadzania biednego Bobo. Jeżeli model bawił się zaś normalnie, to dzieci modelując jego zachowanie również bawiły się w sposób nieagresywny. Tak samo najmłodsi uczą się wiary od swoich modelów, czy to w domach, czy to w szkole.
poprzez obchodzenie świąt, czy codzienne celebrowanie tej wiary w domach rodzinnych. Wspólne modlitwy, rekolekcje. W późniejszym czasie w zachowaniach dzieciaków ujawniają się te zachowania, których nauczyły się one właśnie przez tą obserwację i których powielanie wiązało się z tak zwanymi pozytywnymi wzmocnieniami. Czyli jeżeli na przykład Kali za dzieciaka obserwował, jak jego ojciec dopuszczał się rytualnego uboju krowy, w pewnym momencie sam zaczął powielać to zachowanie i również przyczyniał się do rytualnego uboju biednej krowy. Co więcej, Kali zauważył, że takie zachowanie daje mu poczucie uznania w oczach innych członków plemienia. I to jest to pozytywne wzmocnienie. I w ten sposób można powiedzieć, że nasz Kali uczył się wiary. Religia to jest taki multipak, który poza wiarą i różnymi zachowaniami niesie ze sobą bardzo dużo plusów, jak i zagrożeń. Religijności przypisuje się bardzo dużo zalet, m.in. to, że umożliwia ona odkrywanie sensu życia, organizuje systemy wartości, wspiera autoidentyfikację, identyfikację z grupą, pełni funkcje autopsychoterapeutyczne. Boże, jakie długie słowo. Badania pokazują też pozytywny wpływ religijności na zdrowie. Osoby religijne cechuje lepsze samopoczucie, lepiej radzą sobie ze stresem, cieszą się lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nawet, co ciekawe, żyją kilka lat dłużej. A czy wiara niesie ze sobą jakieś zagrożenia? Oczywiście! Przede wszystkim fanatyzm i bardzo często narzucanie swojej wiary innym ludziom siłą. Rozmaite niebezpieczne praktyki religijne, jak na przykład obrzezanie, które niosą zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jeszcze taka ciekawostka, bo według teorii psychoanalitycznej, tej od Freuda i matki, religia może utrudniać realizację podstawowych i naturalnych popędów, co w efekcie może prowadzić do frustracji i być tym punktem zapalnym powstania różnych nerwic. I na same zakończenie chciałabym obalić jeszcze jeden mit. Zdarzyło mi się wiele razy rozmawiać z osobami, które definiowały się jako osoby niewierzące, a które o osobach wierzących mówiły w sposób taki, wiecie, bardzo pogardliwy. Że osoby wierzące to są osoby głupsze, bo wierzą w takie bzdety. Dowiedziałam się nawet, słuchajcie, że ba, statystycznie to oni są zawsze gorzej wykształceni i dlatego wierzą w takie bzdury. Oni po prostu nie rozumieją, jak działa świat, dlatego szukają sobie tych wszystkich bogów. Zatem, czy w umysłach ludzi może jednocześnie występować religijność i naukowe myślenie? Kiedy prezydent Barack Obama ogłosił 8 lipca w 2009 roku, że mianuje znanego genetyka Francisa Collinsa nowym dyrektorem National Institutes of Health, wielu naukowców zaczęło publicznie sprzeciwiać się decyzji prezydenta. Twierdzili, że jego pobożna wiara totalnie przekreśla to, że mógłby być on racjonalnym naukowcem. Fakt, jeśli porównać wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naukowców i typowych Kowalskich, faktycznie widzimy różnicę. Jednak, gdy spojrzymy na samych naukowców, widzimy, że ich spory procent deklarował się właśnie jako osoby wierzące. Są oczywiście różnice w dziedzinach, w jakich ci naukowcy się specjalizują, ale to, że osoba jest religijna, nie wiąże się automatycznie z tym, że będzie ona głupsza i mniej wykształcona od osoby niewierzącej. Mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu. Przyznam wam szczerze, że był to dla mnie niezły challenge, żeby upchać tyle informacji w tak krótkim filmie, bo psychologia wiary i psychologia religii to jest bez kitu temat rzeka. Jeżeli macie jakieś inne ciekawe informacje dotyczące tego zagadnienia, to śmiało słuchajcie, walcie w komentarzu, bo ja sama jestem ciekawa tego, co wy wiecie na ten temat i też chętnie dowiem się czegoś więcej. Jeżeli podobał wam się film, zostawcie kciuka w górę i subskrypcję. A jeżeli chcecie, żeby biedny student miał co jeść, puśćcie ten film dalej w świat i widzimy się w kolejnym filmiku. Besoski!